Za. Tak, ja też jestem gotowa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 10:08. Po małych opóźnieniach otwieram 24. sesję Rady Miejskiej w Jaworze. W sytuacji, jeżeli podczas trwania sesji nastąpił Państwa awaria systemu, będzie możliwość wysłania swojego stanowiska SMS-em pod numer pana wiceprzewodniczącego Michała Bandera. Porządek sesji otrzymaliście Państwo w dniu 24 marca. W celu stwierdzenia prawomocności obrad proszę o naciśnięcie przycisków kworum w tabletach, telefonach. Kogo nie ma? Czy pani Ania Kozak jest obecna, bo nie widzę jej tutaj, nie nacisnęła kworum? Pani Ania Kozak? Jest obecna, bo byliśmy, widziałeś, byliśmy ją. Właśnie, nie widzę. Z Grzesiem. Pani Aniu, proszę nacisnąć kworum na tablecie. Już jest wszystko naciśnięte. Informuję, że na ustawowy stan rady 21 osób w obradach uczestniczy 21 radnych, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Jeszcze raz witam panie i panów radnych, pana burmistrza, panią skarbnik, naczelników wydziałów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych. Jest też prośba do Państwa radnych o nieujawnianie danych osobowych, które mogłyby naruszać prywatność osób fizycznych oraz ich dobra osobiste. Proszę bardzo o zwrócenie uwagi na przestrzeganie powyższych zasad, zwłaszcza w punkcie obrad dotyczących spraw różnych. Przypominam, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. To przechodzimy do realizacji punktu drugiego, czyli przyjęcie protokołu sesji numer 23/2021. Protokół został przesłany do wszystkich radnych. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, nie słyszę. Informuję, że protokół został przyjęty. W punkcie trzecim, w podpunkcie A, uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Jawor na 2021 rok, druk numer 24/207/21. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniem na sesję. Ponadto w dniu 6 marca wpłynął nowy projekt, to jest druk numer 24/207/21, który zawiera autopoprawkę. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów. Proszę bardzo panią przewodniczącą o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania do projektu uchwały? Ja miałbym zapytanie. Mogę zapytać? Proszę bardzo, panie radny, oczywiście. Ja chciałbym się zapytać o taką pozycję. Tutaj jest, bo może przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ja wiem, że to jest taki dosyć ważny, istotny problem, ponieważ dzieją się dramaty w rodzinach. Natomiast niedawno uchwalaliśmy budżet na 2021 rok. No i tutaj uchwaliliśmy na to około 490 tysięcy złotych. Natomiast po 3 miesiącach dodajemy jeszcze 190 tysięcy kolejne. Czym to jest spowodowane? Czy to jakiś może nowy program wdrażamy, czy o co tutaj chodzi? Jakieś bardziej chciałbym się dowiedzieć, jakieś bardziej szczegółowe wyjaśnienia w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Pan burmistrz, pani skarbnik? Pani skarbnik, proszę bardzo. Teraz słychać? Tak, słychać. Teraz tak, bo nie słychać było. Tutaj wprowadzamy wolne środki. Zgodnie z przepisami środki związane z profilaktyką alkoholową są to środki znaczone.
Czyli jeżeli w poprzednim roku, w 2020, powstała nadwyżka tych środków, czyli dostaliśmy więcej wpływów ze środków alkoholowych, to a wydatki były mniejsze, to musimy to wprowadzić w kolejnym roku. I w tym roku wprowadzamy to w przychodach, tą różnicę, która dotyczy profilaktyki alkoholowej, czyli te 199 512. Wprowadzamy w przychodach i musimy zwiększyć o tyle wydatki na profilaktykę alkoholową. Także to jest wymóg, że to są pieniądze znaczone. Rozumiem, czyli nie można ich przeznaczyć na inne cele, tylko tutaj, czyli to muszą jest... Muszą być na profilaktykę. Tak, to dotyczy też ochrony środowiska, dlatego tutaj te... Dobrze, bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie Danielu, panie Krzysztofie, proszę bardzo. Dzień dobry. Jeszcze raz chciałbym zapytać o pozycje nowe wdrażane w ramach tych zmian teraz przez nas przygotowanych tutaj. Jest kilka nowych zadań inwestycyjnych, no, ciekawe, na pewno służące miastu. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną. Jest tam pozycja modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie parku pokoju z kwotą 89 tysięcy, ale również mamy taką historyczne zadanie, które już było wcześniej wprowadzone na kwotę 470 tysięcy związane z ochroną parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalną. I teraz tak, wiem, że to jest zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych i teraz takie pytanie, czy w ramach tego dłuższego projektu nie można było wcześniej przewidzieć wymianę tych lamp, gdzie ująć można było w ramach tego projektu unijnego, tak żeby gdzieś te pieniądze wracały do urzędu gminy. Nowa pozycja ma kwotę 89 tysięcy i rozumiem, że jest to w pełni wydatek z naszego budżetu. I teraz, czyli można tak troszeczkę lepiej planować tego i ujmować no, bardziej kompleksowo te zadania, które są w ramach projektów szykowane. Wydaje mi się, że tam dotyczy też oferty edukacyjnej, ale też zagospodarowanie tego parku, więc można było to oświetlenie no, zawrzeć. I teraz taka sugestia, czy któryśmy no, przeoczyli, czy nie można było tego ująć, jeżeli chodzi o oświetlenie, bo szkoda teraz wydawać pieniędzy, jak mogliśmy to ująć w tym dużym projekcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, pani skarbnik. Tutaj chciałabym, żeby zwrócił pan radny uwagę na autopoprawkę, która została wniesiona do projektu, do uchwały, przepraszam, w sprawie zmiany budżetu. I w tej autopoprawce widzimy, gdzie jest pod pozycją 10, tak? Pod pozycją 10, gdzie tu jest mowa, że w ślad za zadaniem ochrona parku przy Kościele Pokoju, że gmina nie dostała dofinansowania. Widzi pan tą pozycję 10 w autopoprawce w uzasadnieniu? Panie radny? Tego akurat nie doczytałem. Koncentrowałem się nad innymi uchwałami oraz tym pierwotnym przesłanym. No dzisiaj odebrałem tak naprawdę tą autopoprawkę. A no to tam nie zdążyłem po prostu się przyglądnąć, ale no bazowałem na tych notatkach, które sobie przygotowałem w oparciu o pierwotnie przesłany projekt uchwały. No szkoda, że gmina nie otrzymała. No tego nie wiedziałem. No teraz rozumiem po prostu, z czego to wynikało. Finansowanie uzyskało tylko 16 wniosków. A złożonych było na prawie 1,9 miliarda wniosków na taką kwotę, a dostało 260 milionów. To tak jak tutaj w tym uzasadnieniu nowym. Dobrze, super, dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. Dotyczy pozycji związanej z dokumentacją na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta. Chodzi o ulicę Wrocławską oraz Wyszyńskiego. To jest nowa pozycja na kwotę 104 tysięcy złotych. I teraz pytanie, czy to jest również z wymianą infrastruktury podziemnej, czy tylko mówimy o nawierzchni, ewentualnie chodniku i oświetleniu, żebyśmy mieli już no, kompleksowe rozwiązanie tego problemu i czy w myśl koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Jawora, no też apeluję i sugeruję tutaj jak najwięcej ten ruch rowerowy no, kierować z ulic na ścieżki, jeżeli tam są takie możliwości techniczne, a to jest jeden główny ciąg prowadzący przez miasto i fajnie byłoby wyodrębnić ten ruch kołowy prowadzących do szkół na przykład z jezdni na pobocze tak naprawdę.
I teraz no, to pytanie, czy tam mówimy już o kompleksowej infrastrukturze technicznej, żeby się nie okazało, że za chwilę modernizujemy tylko nawierzchnię, ale brakuje nam no, takiego szerszego spojrzenia na problem innej infrastruktury, która znajduje się pod ziemią, tego nie widzimy, ale ona jest bardzo problemowa. Pan burmistrz, pani skarbnik? Może tutaj wprowadzamy dokumentację, ale to może pani Jacek, to będzie realizowane na przyszłość tego zadania i co będzie w dokumentacji. To proszę bardzo pana Jacka Baszczyka. Panie Jacku. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w ramach wykonania tej dokumentacji zostanie kompleksowo przebudowana ulica Wyszyńskiego i Wrocławska. Zostanie wykonane oczywiście ścieżki rowerowe na całej długości ulicy Wrocławskiej i Wyszyńskiego. Jeśli chodzi o tą dokumentację, to ta dokumentacja zawiera wszystkie rozwiązania drogowe w zakresie też infrastruktury odwodnienia pasa drogowego, czyli kanalizacja deszczowa. Jeśli chodzi o sieci, kanalizację wodociągową i kanalizacyjną, to Zakład Wodociągów jest na etapie przygotowywania rozwiązań polegających na remoncie przebudowy istniejącej infrastruktury, ponieważ ta infrastruktura w części jest w dobrym stanie, w części wymaga remontu, w części wymaga przebudowy, a w niektórych przypadkach też i budowy. I my w momencie, kiedy będziemy realizować zadanie, to na pewno te elementy infrastruktury podziemnej spotkań też będą wymieniane. I no to chyba tyle. Dziękuję. Jak są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Jeżeli mogę. Radna Longina, proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie, mam tam zapisany punkt przebudowa ulicy Wieniawskiego. Kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu? Dziękuję. Tak jak Państwo wiecie, my sukcesywnie ogłaszamy przetargi referat gospodarki komunalnej. Na tą chwilę mamy już ogłoszone 4 przetargi i też szykujemy teraz następne przetargi, między innymi na przebudowę ulicy Wieniawskiego. Także na pewno w tym roku będziemy chcieli to zadanie zrealizować. Chciałbym Państwu też powiedzieć, że wczoraj było otwarcie ofert na przebudowę ulicy Kasprowicza. Wpłynęło 8 ofert i oferty znajdują, wartość tych ofert zaoferowanych jest w tych środkach, które żeśmy przewidzieli, także jesteśmy na etapie oceny ofert i będziemy chcieli podpisać umowę i wyłonić wykonawcę. Czyli rozumiem, że nie wiemy, czy to będzie trzeci, czwarty kwartał, czy gdzieś bliżej, żebyśmy coś wiedzieli, my jako mieszkańcy? Już pani powiem, przetarg będziemy ogłaszać w kwietniu. Okej, dzięki. Panie Marcinie, proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie punktu 5 w wydatkach w uzasadnieniu, a mianowicie modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku i drugi modernizacja skateparku na Jaworniku. Rozumiem, że to są dwa oddzielne zadania, a modernizacja placów zabaw chodzi o modernizację tego istniejącego placu zabaw, który mamy na Jaworniku. Pan Jacek? Tak jak pan powiedział, tak dotyczy to placu zabaw na Jaworniku. My w miejscu, gdzie są istniejące elementy placu zabaw drewniane, one są już w takim stanie, że należy je wymienić, będziemy chcieli sukcesywnie wymieniać na nowe elementy o konstrukcji trwalszej i w związku z tym planujemy w tym roku dokonać wymiany niektórych z tych elementów placu zabaw. A panie Jacku, a mniej więcej to przed wakacjami się zadzieje, czy troszeczkę później? My jesteśmy teraz na etapie jakby już teraz też i typowania, jakie to będą elementy wymieniane. Tak, będziemy chcieli to zrobić jeszcze przed wakacjami. Super, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały wraz z autopoprawką. Pani gotowe? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny?
kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze nie mam głosu radnego Grzegorza i radnego Wojciecha. I zaraz też trzy stanowiska przedstawi pan wiceprzewodniczący. Dziękuję panie Grzegorzu, dziękuję panie Wojciechu. Próbowałem, ale jakoś tak nie... Udało się. Udało się. Panie wiceprzewodniczący, proszę o przedstawienie. Radna Dorota Domińska-Werbel, radny Leszek Dublański i Kamil Ptaszyński są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję, że stosunkiem głosów 18 głosów za, 0 przeciwnych, 3 głosy wstrzymujące się, uchwała została podjęta. I przechodzimy do podpunktu B, uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jawor, druk numer 24206-21 i 24206-A21. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów. Proszę bardzo panią przewodniczącą o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Panie wiceprzewodniczący, proszę bardzo o przedstawienie. Radna Dorota Domińska-Werber, Leszek Dublański, Kamil Ptaszyński są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała stosunkiem głosów 17 za, 0 przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące się przyjęła uchwałę. I w podpunkcie C uchwała w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, druk numer 24205-21. Projekt uchwały opiniowały dwie komisje budżetu i finansów i kultury i sportu. Proszę bardzo, najpierw panią przewodniczącą, później pana przewodniczącego. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Komisja Kultury i Sportu wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Panie Grzegorzu, proszę bardzo. Nie słychać pana, panie Grzegorzu. Ma pan wyłączony mikrofon. O, teraz będzie teraz. Dobrze, przepraszam, tak nie jest. Włączyłem, tak, tak. Nie kwestionuję tutaj jakby potrzeby do dofinansowania tutaj tych obiektów OSIR-u, tylko mam takie pytanie w związku z tym, że dzisiaj mamy taką sytuację, że są zawirowania, jeżeli chodzi o kadrę zarządzającą na OSIR-ze. Nie mamy dyrektora. Kwota, która wspomoże OSIR, rok do roku zwiększy się o 360 tysięcy z tego, co tam było podane. I pytanie mam takie zasadnicze. Czy ta kwota będzie potrzebna do reorganizacji OSIR-u? Czy tam się zwiększy zatrudnienie przez to, że odszedł dyrektor i będzie to nowa reorganizacja? Czy po prostu pan dyrektor sobie nie radził z OSIR-em i po prostu trzeba by było dofinansować? Czy tutaj w tym momencie, jeżeli dofinansujemy tak kwotą znaczną, a jeżeli się pan dyrektor, mówię, radził, jeżeli chodzi o warunki finansowe, ten tak zwany bilans finansowy, to czy to nie będzie dość duże ułatwienie dla tutaj nowego dyrektora, prawda, jeżeli można było przy tamtych środkach też zakład prowadzić? Bo kwota jest na 360 tysięcy, dlatego moje pytania, jeszcze raz powiem, czy to będzie zwiększenie zatrudnienia i co jest powodem tak naprawdę tego zwiększenia, to tutaj chcielibyśmy wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem odnośnie technicznej, jeśli chodzi o tą uchwałę, to wniosek, na podstawie którego uchwała została, został przesłany 15 lutego. Jakieś sprzężenie jest?
wysłany 5 lutego i pan dyrektor Matkowski podpisywał ten wniosek, więc ta kalkulacja, która była robiona do wyliczenia, była robiona przez dyrektora Matkowskiego. I tylko chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że poprzednia uchwała była z 2010 roku. I to naprawdę było już dawno. Stąd zwiększenie z tej stawki 5,21 na 8,12. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan Grzegorz? Tak. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jakby tutaj wzrost kosztów utrzymania, więc tutaj mamy jakby tą decyzję i wniosek pana dyrektora, ale też chciałbym dopytać w tej chwili, no bo jakby tutaj informacje dostaliśmy, czy będzie reorganizacja OSIR-u, czy to będą powołani nowi pracownicy, bo no, jesteśmy przed sezonem tak naprawdę. W tej chwili na basenie krytym mogą trenować tylko i wyłącznie zawodnicy, więc tutaj jest nieużywany, mamy wiadomo jaką sytuację, ale idzie to jakby w poprawę tej sytuacji, więc trzeba będzie jej otworzyć i basen, i wiadomo basen letni, i te wszystkie nasze obiekty będą już działały, a nie mamy dyrektora, więc tutaj chciałbym wiedzieć, jak to będzie wyglądało i czy będziemy tutaj mieli bezpieczeństwo na obiektach i dobrze będą zarządzane. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o to pytanie, ono nie ma bezpośredniego związku z procedowaną uchwałą. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście ono zostanie zapewnione. Praktycznie mamy problem, żeby dzisiaj udzielić odpowiedzi co do przyszłości, jeśli chodzi o pandemię. Tutaj nikt z Państwa nie jest w stanie tego rozgryźć, tak, i powiedzieć, czy sezon letni na basenie otwartym będzie w pełni, będzie ograniczony, czy będą obostrzenia. Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje. Być może szczepienia coś w tym temacie ułatwia uchwalenie pozwu na bezpieczeństwo. Nie ma tutaj żadnych zawirowań na OSIR-ze. Trwają normalne, które zawsze są, także tutaj jest to normalna uchwała z skarbnik, która dostrzega, że co jakiś czas należy także i zwiększać środki na rozwój tego zakładu. Oczywiście środki, które są zapisane tutaj konkretnie w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze? Panie proszę bardzo. Czyli nie dostaniemy tu jakiejś znacznej deklaracji, jak będzie struktura OSIR-u wyglądała, czy będzie mieli zastępcę w OSIR-ze, bo też był rozpisany konkurs na zastępcę pana dyrektora, także tutaj jeżeli pan jest w stanie powiedzieć, to bardzo bym prosił jakieś informacje na ten temat. Szanowni Państwo, właśnie prosto o to, by uniknąć szumów informacyjnych, niedomówień, półprawda. Nie mogę tutaj się odnosić do takich kwestii w mojej wiedzy w ostatnim czasie, nawet 2-3 lat. Nie pamiętam, żeby jakikolwiek konkurs był rozpisany na wicedyrektora w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Mówię Państwu, że zakończę. Chcę uspokoić i powiedzieć, że OSIR funkcjonuje. Jeśli Państwa martwi bezpieczeństwo, to chcę powiedzieć, że ono zostanie zapewnione. Jeśli zawodnicy są się wpuszczani na tarczę, funkcjonują ratownicy, wszelkie procedury są zastosowane. Tutaj takiego ryzyka, Szanowni Państwo, nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Dziękuję. Nie widzę. Ja mam jedno pytanko. Proszę bardzo. Chciałbym dopytać, bo kwota faktycznie jest znaczna. Mieszkańcy oczekują tej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Jawora, ogólnodostępnej, najlepiej bezpłatnej, w jak najlepszym standardzie. I teraz chciałbym dopytać, czy te środki mają konkretne przeznaczenie też na poprawę tej jakości tej infrastruktury. Mówię na przykład tutaj o stadionie na Przyrzeczu, nie Orliku, ale tej otwartej, gruntowej nawierzchni, która wymaga modernizacji, jak i sama bieżnia okalająca płytę boiska.
No, gdzie się nie spojrzeć, tam należało podnosić ten standard, żeby zachęcać mieszkańców do aktywnego wypoczynku, tym bardziej w dobie COVID-u. Oni muszą wychodzić na zewnątrz w ramach jakiejś izolacji, ale aktywnie spędzać czas. I teraz no, ja tam tak oczekiwał jako radny, że przy tej znaczącej kwocie podnosimy jakość zarządzania każdym metrem kwadratowym, do którego jest większa dopłata, ale też w sposób widoczny, czyli nie wiem, wykonanie bieżni okalającej właśnie ten boisko wokół na przyrzeczu, czy modernizacja na stadionie Kuzienki, no teraz Jaworzanki, ale to jest teren OSIR-u, tam też wymagałoby pewnych nakładów inwestycyjnych i tak bym no, sugerował, aby po prostu w tych środkach one się nie rozpłynęły po prostu w ogólnym budżecie jednostki, tylko znalazły konkretne przeznaczenie, a mieszkańcy po prostu to dostrzeżą i przyklasną, powiedzą tak, to był dobry kierunek, w budżecie wyasygnowaliśmy kolejne środki, ale widać ich przeznaczenie i no, dobre wykorzystanie. Także chciałbym no, tutaj apelować o to, żeby no, z rozmachem troszeczkę, ale też z rozmysłem wykonać jakieś zadanie inwestycyjne, oprócz tych, które są jako osobne zadanie inwestycyjne wpisane do naszego budżetu istniejącego. Tutaj wiadomo, że zasilamy jednostkę, jej budżet i oczekuję tutaj, żeby no, jakieś środki poszły na utrzymanie Słowianki, utrzymanie stadionu na Przyrzeczu, utrzymanie Kuzienki, tego stadionu w Parkowej. No, na każdym polu jest wymagane są nakłady i na pewno te 360 tysięcy można racjonalnie spożytkować, tylko żeby mieszkańcy to widzieli, te inwestycje. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Panie Przewodniczący, proszę bardzo o przedstawienie stanowisk radnych. Radna Dorota Domińska-Werbel, Leszek Dublański i Kamil Ptaszyński są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Jeszcze głosu nie oddała radna Krystyna Ostapiuk. Coś nie podstawia mi się za. Jestem za. Proszę tam wejść Pani Krysiu w głosowanie i powinno być. Jeżeli Pani naciśnie na tablicie głosowanie, nie, powinno... Mi się tylko ustawia, ustawa podświetla. A mam cały czas, nie mogę tego przejść jeszcze raz. Może najpierw kworum, a później głosowanie. Cały czas robię to, robię kworum i jest OK. Dobrze, to przejdziemy, zapiszemy w protokole, że radna Krystyna Ostapiuk jest za. Informuję, że stosunkiem głosów 16 głosów za, 0 przeciwnych, 5 głosów wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Podpunkcie D, uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dobromierz z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w pożarze, jaki miał miejsce w nocy z dnia 14 na 15 grudnia 2020 roku, druk numer 24221. Projekt uchwały otrzymali się Państwo z materiałami na sesję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów. Proszę bardzo Panią Przewodniczącą. Pani Krystyna, jaka jest opinia komisji? Komisja Budżetu i Finansów, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Ja chciałbym zabrać głos. Proszę bardzo, Panie Radny. To znaczy stała się wielka tragedia, no, mieszkańcy stracili dach nad głową. Tutaj też widzę inicjatywę fajną po stronie burmistrza, zarządził zbiórkę pieniędzy w internecie. Jak najbardziej temu przyklaskuję. Natomiast mam wątpliwości, czy tutaj powinniśmy w celu wspierania tego używać środków publicznych, czyli środków, które należą do wszystkich mieszkańców Jawora, nie? I tutaj mam wątpliwości co do tego, czy tak powinniśmy postępować, ponieważ no, niektórzy mieszkańcy Jawora też oczekują pomocy. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Szanowni Państwo, szanowny Panie Romanie, rzeczywiście to jest uchwała, która rzeczywiście opiera się o to, co Pan powiedział, dlatego jest przedstawiona Państwu, wszystkim radnym, tak abyście zgodnie z własnym sumieniem, decyzją właściwie
mogli i wesprzeć mnie w tym działaniu. Nie polega on na mojej pojedynczej decyzji, ale właśnie na tym, abyście się Państwo wypowiedzieli. Chcę powiedzieć, że taką inicjatywą wystąpił wójt Dobromierza, Jerzy Ulin. Wiele samorządów ościennych regionu już przyjęło takie uchwały. Widziałem taką uchwałę przyjęło. Stąd też patrząc na bliskość tego zdarzenia, czyli jako sąsiedzi, jako stolica powiatu jaworskiego, uznałem, że w dobrym kraju będzie przedstawienie takiej uchwały Państwu pod obrady. I od Państwa będzie zależało także od decyzji, czy te środki przekażemy dwóm rodzinom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że każde zdarzenie na terenie miasta, gdzie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy nawet nie mamy do czynienia z pogorzelcami, tak, z osobami, które w jakiś sposób ucierpiały przez działania technicze prowadzone w danym budynku, otrzymują pełne wsparcie od miasta. Sięgnę do pożaru mieszkania, w wyniku którego zginął mężczyzna przy ulicy Dąbrowskiego. Każdy z mieszkańców otrzymał wsparcie strony miasta, zostały wypłacone zasiłki do wysokości potrzeb stwierdzonych przez komisję w każdym jednym mieszkaniu. Te osoby, które potrzebowały noclegu, takie wsparcie otrzymały, także i pożywienia. Więc chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o działania miasta, one za każdym razem są podejmowane z najwyższą starannością. Tutaj współpracujemy bardzo mocno z Państwową Strażą Pożarną, która zawsze nas wspiera, bo to są fachowcy. Oni mają bardzo szeroką wiedzę, natomiast absolutnie Wydział Zarządzania Kryzysowego, pan Henryk Kędziora, wraz z podmiotami takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, udziela takiego wsparcia mieszkańcom. Więc tutaj chciałbym też Państwa uspokoić, bo faktycznie to nie jest taka wiedza, która gdzieś być może jest taka oczywista, że takie wsparcie jest nakreślane. Natomiast oczywiście, że chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby wesprzeć tych mieszkańców, pogorzelców. Oczywiście takich akcji w skali kraju odbywa się wiele. W różnych miejscach takie zdarzenia mają miejsce. Tutaj mamy do czynienia z sąsiednią gminą. Wierzę i ufam panu wójtowi Jerzemu Ulbinowi, że jeśli nie byłoby takiej potrzeby, bo to wójt Ulbin i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z prośbą o takie wsparcie, wierzę, że przemyślał te wszystkie swoje działania i kroki. Jestem przekonany, że mając świadomość, że wiele samorządów będzie przekazywało te środki, wykorzysta to z najwyższą starannością. Jestem też przekonany, że jeżeli pomoc tym pogorzelcom byłaby możliwa z pułapu gminy z dużymi ambicjami, ale jednak mającej swoje problemy i wydatki, to na pewno wójt poniósłby takie nakłady, a wiemy, że nie jest to takie łatwe i proste. Więc zachęcam Państwa, oczywiście według Waszego uznania, że warto wesprzeć, tak jak wiele innych samorządów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Panie Marcinian. Chciałbym docenić tę inicjatywę. Oczywiście kwota, w zależności z której strony spojrzymy, ani duża, ani mała, z punktu widzenia gminy, no nie jest to jakaś kwota przerażająca, a na pewno będzie dużym wsparciem i myślę, że to, co właśnie teraz robimy, o czym rozmawiamy i jaką uchwałę będziemy podejmować, no to jest duży wyraz solidarności i bardzo ważny gest solidarności samorządowej, sąsiedzkiej. Myślę, że tutaj inicjatywa jak najbardziej słuszna, dobra,
zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jak bardzo ważne są tego rodzaju gesty. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o współpracy sąsiedzkiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Tak jak Marcin Jankowski powiedział, tworzymy jedną wielką rodzinę samorządową. Musimy liczyć na siebie, tym bardziej w tak ciężkich czasach. Pomagajmy sobie nawzajem, bo to jest bardzo ważne. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? I panie przewodniczący, proszę bardzo o przedstawienie opinii. Radna Dorota Dominicka-Werbel, Leszek Dublański, Kamil Ptaszyński są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję, że stosunkiem głosów 17 za, 4 głosy przeciwne, uchwała została podjęta. W podpunkcie E uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody, druk nr 24-201. Projekt opiniowała Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta. Panie Przewodniczący, proszę bardzo o przedstawienie opinii. Miasta, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? I panie przewodniczący. Radna Dorota Dominicka-Werbel, Leszek Dublański, Kamil Ptaszyński są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję, że stosunkiem głosów 21 za, 0 przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się, uchwała została podjęta. W podpunkcie F uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku burmistrza miasta Jawora o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS spółka z siedzibą w Kamiennej Górze. To jest trzeci etap, druk nr 24-202-21. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów. Proszę bardzo panią przewodniczącą o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? I proszę bardzo pana przewodniczącego o przedstawienie głosowania radnych pozostałej trójki. Radna Dorota Dominicka-Werber, radny Leszek Dublański, Kamil Ptaszyński są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję, że stosunkiem głosu 21 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Podpunkcie G uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jawor w roku 2021, druk 24-203-21. Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta opiniowała ten projekt. Proszę bardzo pana przewodniczącego. Panie przewodniczący. Gospodarki i Rozwoju Miasta opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Panie przewodniczący, proszę bardzo o przedstawienie opinii. Radna Dorota Dominicka-Werbel, radny Leszek Dublański i Kamil Ptaszyński są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję, że stosunkiem głosów 18 za, 0 przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się, uchwała została podjęta. 21, przepraszam. Tak, 21. Przechodzimy do przegłosowania kolejnej uchwały w podpunkcie H. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jawor na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030, druk nr 24-204-21. Ten projekt uchwały opiniowała również Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta. Panie przewodniczący. Panie Marcinie. Tak, tak. Komisja Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Panie Przewodniczący. Radna Dorota Dominicka-Welber, radny Leszek Dublański, radny Kamil Ptaszyński są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję, że stosunkiem głosów 18 za, 3 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciwnych. Uchwała została podjęta. I w ten oto sposób wyczerpaliśmy realizację punktu trzeciego. W punkcie czwartym informacje odnośnie interpelacji i zapytań. W ostatnim okresie radni zgłosili dość sporą liczbę interpelacji oraz zapytań. Radny Grzegorz Olszewski, interpelacja w sprawie pełnego zestawienia kosztów jaworskiego roweru miejskiego. Kolejna interpelacja radnego Grzegorza Olszewskiego w sprawie załatania dziur na wierzchnik dróg w mieście po okresie zimowym. W sprawie na jakim etapie jest program modernizacji systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie gminy Jawor. Radna Jadwiga Wojdach, interpelacja w sprawie utworzenia miejsc parkingowych obok boiska szkoły podstawowej nr 1. Kolejne interpelacje radnego Grzegorza Olszewskiego w sprawie pilnego remontu nawierzchni podwórek, w sprawie sprzątania miasta oraz w sprawie posprzątania nawierzchni przy ulicy Mickiewicza-Dąbrowskiego, Limanowskiego-Nałtowicza. Radna Dorota Dymińska-Werbel, interpelacja w sprawie uprzednięcia utwardzenia ścieżki łączącej park z ulicami Morcinka i Gałczyńskiego. Radny Daniel Wański w sprawie posprzątania drogi wojewódzkiej 363, czyli ulicy Nałtowicza, Limanowskiego-Dąbrowskiego-Mickiewicza. Radny Daniel Wański, interpelacja w sprawie podania informacji dotyczącej remontu porenów na terenie dworca kolejowego. Daniel Iwański w sprawie przystosowania podwórka przy ulicy Mickiewicza dla osób niepełnosprawnych. Radny Michał Bander, naprawa mostku znajdującego się na ścieżce rowerowej na ulicy Myśliborskiej przy ośrodku wypoczynkowym Jawornik. Wymianie uszkodzonej pokrywy studzienki kanalizacyjnej w pasie drogowej drogi numer 363. Instalacji lampy oświetleniowej przy mostku na ścieżce rowerowej na ulicy Myśliborskiej, posprzątanie południowej części Parku Miejskiego w okolicach ulicy Tuwima. Tyle interpelacji i zapytań w ostatnim okresie wpłynęło. W sprawach różnych informacje informuję, że Komisja Skargi Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie dotyczące petycji zarejestrowanej pod numerem RM 152.2.5.2.2021 w sprawie referendum ludowego. I Komisja Skargi Wniosków i Petycji, mając na uwadze treść oraz charakter petycji, w wyniku głosowania zawnioskowała o przesłanie powyższej petycji do organu właściwego, to jest Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do jej rozpatrzenia przy równoczesnym powiadomieniu wnoszącego petycję. Czy są jakieś pytania? Pan Marcin Jankowski. Może nie pytania, ale pewna refleksja. Informacja. I prośba do Państwa wszystkich. Kilka interpelacji, które tutaj Pan Przewodniczący wspomniał, dotyczyły porządku. Zima już za nami, wiosna pięknie za oknem, no i też czas porządków, albo inaczej, po zimie zawsze odkrywamy wiele różnych niedociągnięć. I myślę, że jednym z tych obszarów są po prostu ciągi komunikacyjne, nasze drogi, chodniki, a że wiemy, że nasze ulice należą do różnych zarządców. Razem z Panem Przewodniczącym Łukaszem Tomaszewskim z Komisji Porządku Publicznego przygotowaliśmy i dopracowujemy apel do wszystkich zarządców dróg, aby dołożyć wszelkich starań, żeby skrupulatnie opracować harmonogramy, żeby te starania nad czystością i porządkiem związanym ze wszystkimi ulicami w Jaworze, żeby one były bardzo intensywne. Wiem ze strony miasta, zarząd lokalami komunalnymi bardzo szybko reaguje na różne
na różne niedobre rzeczy, usuwa jakieś nieczystości. No a mieszkańcy, jak wiemy, generalnie nie do końca rozróżniają zarządców, która ulica, która droga do kogo należy, i powstają naturalne pytania, i mieszkańcy zgłaszają się i pytają, dlaczego ta droga jest posprzątana, a ta droga nie jest posprzątana. I dlatego chciałbym wystosować taki apel do wszystkich zarządców naszych w mieście, żeby ten porządek był na wszystkich ulicach. My jako radni odpowiadamy za całe miasto, no a niestety, jakby te drogi należą do różnych zarządców i tutaj ta współpraca jest tak bardzo ważna i to musi się zadziać teraz, dlatego teraz jest to forma takiego mojego przekazu słownego, ale przygotujemy w formie pisanej apel z prośbą o dołączenie się i przesłanie go do właściwych zarządców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj też Panie Marcinie, Panie Łukaszu, mam taką prośbę, żebyście spotkali się w najbliższym możliwym czasie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, bo robi się coraz cieplej. W ostatni piątek, sobotę strasznie dużo zniszczeń nastąpiło w Parku Miejskim, w Parku Pokoju. Młodzież potrafiła powrzucać śmietniki na latarnie, poniszczyć ławki i latarnie. Jest taka sytuacja, że też musi dojść do ujścia pewnych negatywnych zachowań, tak? Młodzi ludzie są pozamykani w czterech ścianach od ponad roku czasu. Jeżeli się spotkają, jest ciepło, pojawia się alkohol, dochodzi do bardzo nieprzyjemnych incydentów i sytuacji, a w patroli pieszych w naszym mieście policji jest jak na lekarstwo i tutaj też powinniśmy my jako Rada Miejska zwrócić się z takim apelem do Komendy Powiatowej, żeby szczególnie w te piątki, gdy będzie coraz cieplej, i w soboty, jak najwięcej tych patroli pieszych, policji, czy później na rowerach pojawiało się właśnie w tych bardzo newralgicznych miejscach, czyli Park Pokoju, Park Miejski, Jawornik, żeby tych uszkodzeń mienia publicznego było jak najmniej i żeby te pieniądze, które wydajemy, tak, z budżetu miasta na to, żeby nasze miasto coraz było piękniejsze, żeby nie zostały wyrzucone w błoto, żeby to nie była cyfrowa praca. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Panie Marcinie? Jak najbardziej. Z panem Łukaszem pracujemy. Ja myślę, też to też taka ogólna refleksja. Jest to, jako nauczyciel to mówię, jest to związane po prostu z wielomiesięcznym przebywaniem w domu młodzieży i pierwsze ciepłe miesiące, no niestety, no ale skutki są właśnie takie. I myślę, że to apel i do służb, ale w ogóle też do mieszkańców, do nas wszystkich, żebyśmy, no tutaj oczywiście w pełni empatii dla sytuacji młodzieży, no ale też żebyśmy tutaj byli stanowczy, żeby no to odreagowanie no na pewno nie skupiało się w takiej formie i w tych miejscach. Jak najbardziej, Panie Przewodniczący, z Panem Łukaszem tutaj podejmiemy te działania. Ja jeszcze mogę dodać, to taka komisja po świętach będzie planowana i zamierzamy się spotkać z panem komendantem i rozmawiać właśnie w tej sprawie. Dziękuję bardzo, tak, no bo dokładnie. Koszykówka polega na tym, że rzucać piłkę do kosza. Niestety boiska są pozamykane, ale tutaj widzę, młodzi ludzie wymyślili nową formę tej gry zespołowej, rzucanie koszy na latarnię. Kreatywność młodych ludzi naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, jeżeli można, to ja jedno. Proszę bardzo, panie Zygmuncie. To znaczy, chciałem tutaj dołożyć jeszcze troszeczkę, co powiedział przed chwilą pan Marcin, i bardzo są to takie słowa no właściwe w tym momencie, ale ja chciałbym się oprzeć na dwóch przykładach. Zgłaszałem równolegle do ZLK problem dojścia tam na, to jest ulica Limanowskiego, to jest droga wojewódzka 383, i tam zgłaszałem dojście do wału ziemnego do ZLK. Zostało to zrobione i wykonane błyskawicznie. Równolegle też rozmawiałem ze starostwem i tu w tym momencie nie było żadnego odzewu. Po prostu ci ludzie nie podeszli do tego. Jest rów po prostu zapełniony buteleczkami wszelkiego typu. Idzie młodzież nad rzekę, no nie tylko młodzież, dorośli również idą nad rzekę, wszystko się wrzuca do tego rowu, który biegnie wzdłuż ulicy Limanowskiego w kierunku
tam mostu Piotrowickiego. Wygląda to okropnie. Są to dwa te same miejsca, biegnące obok siebie. Jedno można było zrobić w ostatnich dwóch tygodniach, natomiast drugim nawet nikt się nie zainteresował, nie przyszedł, nie zapytał. Widzicie Państwo, jak tutaj dwie równoległe instytucje, które działają na naszym terenie, podchodzą do tej samej sprawy. Jest to czysto i porządek naszego miasta. Myślę, że warto by tutaj coś z tym było zrobić. I to, co właśnie powiedział Pan Marcin i tutaj i Pan Łukasz, jest to właściwe podejście i spróbujmy coś z tym zrobić. Wystosujmy wniosek, że nie tylko my odpowiadamy za miasto, ale inni również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, mam pytanie. Proszę takie. Bardzo, Panie Grzegorzu. Chciałem się zapytać, czy to jakby tak naprawdę już nie pamiętam, kiedy tego nie było, ale zawsze dostawaliśmy takie sprawozdanie między pracami urzędu międzysesyjnymi. I w tej chwili tych sprawozdań nie mamy, czy tu urząd nie ma obowiązku nam jako radnym przedstawiać, czy po prostu to jest jakieś zaniedbanie, czy to będziemy dostawali takie sprawozdanie. Panie Grzegorzu, rzeczywiście dostawaliśmy sprawozdanie raz na jakiś chyba kwartał od burmistrza z prac międzysesyjnych. Wyjaśnię to i dam panu znać, dobrze? Tak, bardzo dziękuję, także liczę, że to gdzieś się po prostu wróci tak, jak było kiedyś. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi, informacje w sprawach różnych? Nie widzę, to na zakończenie. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Wielkiejnocne. Chciałbym Państwu życzyć dużo zdrowia przede wszystkim. Dbajmy o siebie, dużo nadziei i mimo tego trudnego czasu, żebyśmy jak możliwie w największym gronie rodzinnym, zachowując wszystkie standardy, spędzili. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się tutaj na naszej pięknej sali rajców, będziemy mogli mieć kontakt osobisty, bo to naprawdę ułatwia i prowadzenie sesji, i dyskusję nad poważnymi tematami, jakim jest funkcjonowanie naszego miasta. Dużo, dużo zdrowia, Szanowni Państwo, dbajmy o siebie, myślmy o naszych najbliższych, wszystkiego dobrego. Czy Pan Burmistrz też chce złożyć życzenia? Proszę bardzo. Również wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, ja również składam najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych świąt dla Was, dla wszystkich bliskich, abyśmy odnaleźli to, co najważniejsze w tych świętach, czyli nadzieję, radość jutra i abyśmy mogli wszyscy funkcjonować z korzyścią dla naszych mieszkańców i samorządu Jawora. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz. Dziękujemy. Wobec Dziękujemy i nawzajem dla wszystkich. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Zdrowia przede wszystkim. Spokojnie. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim. A ja za pośrednictwem jeszcze, jeżeli można, to wszystkim mieszkańcom życzymy wszystkiego dobrego na święta. Zdrowych, tak. Spokojnych świąt, bezpiecznych. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Przede wszystkim mieszkańcom. Wobec wyczerpania porządku obrad jest godzina 11:00. Zamykam 24. sesję Rady Miejskiej w Jaworze. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.